Radio Rzeszów. Wybory samorządowe 2018 debata wyborcza. Witam Państwa, przed mikrofonem Ramana Adamski, audycję realizuje Jerzy Has. Dziś zaplanowaliśmy debatę kandydatów na burmistrza gminy miejsko-wiejskiej Ropczyce. Na to stanowisko kandydują. Burmistrz Bolesław Bujak, urzędujący burmistrz, startujący z Komitetu Wyborczego Samorząd i Gospodarka oraz Dariusz Skórski z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Od pana Bolesława Bujaka otrzymałem wiadomość, którą odczytam. Bardzo dziękuję za zaproszenie, ale z uwagi na Komisję Rady Miejskiej przed ostatnią sesją nie mogę uczestniczyć w debacie. Zatem do naszego studia przybył tylko Dariusz Skórski. Dzień dobry, witam pana. Witam państwa. Zgodnie z ustaleniami Polskiego Radia Rzeszów, jeśli w naszym studiu pojawi się tylko jeden z kandydatów, wówczas przeprowadzamy z nim dziesięciominutową rozmowę o najważniejszych węzłowych problemach miasta i wyzwaniach stojących przed potencjalnym, przed, przed potencjalnym włodarzem. Na początek proszę o Pańską krótką, jednominutową autoprezentację. Szanowni Państwo, mam 36 lat, od urodzenia jestem związany z gminą Robczyce. Pochodzę z Lubziny, jestem żonaty. Wspólnie z małżonką Eweliną wychowujemy dwoje dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. W Robczycach spędziłem większość swojego życia zawodowego. Posiadam doświadczenie w pracy samorządowej na szczeblu powiatu. Obecnie jestem funkcjonariuszem policji w pobliskim komisariacie policji w Sędziszowie Małopolskim. Posiadam wykształcenie wyższe prawnicze. Poza tym ukończyłem studia podyplomowe z zakresu zarządzania kryzysowego. Od ośmiu lat jestem radnym Rady Miejskiej w Robczycach. W obecnej kadencji pełnię funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji do Spraw Zdrowia i Porządku Publicznego. Dziękuję bardzo. Robczyce to gmina miejsko-wiejska. Zamieszkała przez ponad 15 tysięcy osób na powierzchni 47 km2. Tegoroczny budżet miasta to 120 milionów złotych przychodów, z czego 11 milionów to przychody majątkowe, wydatki to także 120 milionów, z czego najwięcej 40 milionów złotych to oczywiście wydatki na oświatę, co jest zresztą typowe dla tej wielkości miast. Tegoroczny budżet jest zrównoważony, ale jako radny jak pan ocenia ten budżet z punktu widzenia interesu mieszkańców? Szanowny panie redaktorze, tak pan wspomniał budżet, budżet jest budżetem zrównoważonym. Jednak z punktu widzenia potrzeb naszych mieszkańców, z punktu widzenia obecnej perspektywy unijnej dostrzegam potrzeby jednak szerszego zaangażowania się w pozyskiwanie środków zewnętrznych i w tym momencie widzę również potrzebę także większego zadłużenia, jeśli zajdzie potrzeba wniesienia dodatkowych środków na wkład własny. I to jest bezpieczne, bo zadłużenie na jakim poziomie obecnie jest? Obecnie, obecnie jest na rzędu 16 milionów przy budżecie 120 milionów, także, także myślę, że nie ma problemu. Proszę powiedzieć, co w pierwszej kolejności należy zrobić dla mieszkańców na początku tej kadencji 2018-2022? Na przykład, tutaj jest kilka ważnych spraw z punktu widzenia pewnie mieszkańców. Jak pan widzi rozwiązanie problemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego dla gminy Robczycy? Czy poldery zalewowe w Wielopolu i Gliniku, jak chcą tego wody polskie? Czy zbiorniki małej retencji, czego domagają się mieszkańcy? Szanowny panie redaktorze, no poruszył pan temat bardzo bliski mojemu sercu, ponieważ pracowałem w powiecie w zarządzaniu kryzysowym i w 2009 i 2010 roku widziałem ogrom tragedii ludzkiej, która, która wtedy dotknęła naszych mieszkańców. Koniecznym jest wykonanie tych zabezpieczeń prze, przeciwpowodziowych. Pamiętam, kiedy w 2009 roku była opracowana koncepcja przeciwpowodziowa, właśnie zakładająca budowę suchych polderów i, i połączona z właśnie zbiornikami retencyjnymi, która oczywiście obecnie nie jest obowiązująca, jak pan wspomniał redaktor. Obecnie przewidziana jest budowa dwóch, dwóch zbiorników, tak zwanych glinie Gibroniszów. Trzeci, że Gocin ze względu na konsultacje społeczne nie ma zgody na razie na jego budowę. Czyli będą to zbiorniki yy. małej retencji, czy będą poldery to są, zalewowe? To są, suchy, to są suche, suche poldery, poldery zalewowe, tak. Na co, wobec yy. czego protestuje część mieszkańców. Tak, zgadza się. Podobne rozwiązanie jest przewidziane w Sędziszowie Małopolskim, gdzie jest temat słynnego Jeziora Sędziszowskiego i przeprowadzone były badania właśnie przez, przez Wody Polskie i okazuje się, że te, te zbiorniki suchej retencji są znacznie wydajniejsze od zbiornika zbiornika mokrego. On ma, on ma wiadomo, utrzymany pewien poziom lustra wody i ma mniejszą znacznie rezerwę, jak chodzi potem o zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Myślę, że właśnie suche, suche poldery byłyby właściwym rozwiązaniem. Trzeba, trzeba wodę łapać od góry. Ale pan zdaje sobie sprawę z tego, że będzie pan musiał się dogadać z mieszkańcami gminy Wielopole w tej sprawie, bo oni przede wszystkim stawiają opór takim, takiemu rozwiązaniu. To to jest ten trzeci, trzeci wspomniany polder przeze mnie, że godzin. To, to tam y, wiem, że kłopot właśnie w trakcie konsultacji z mieszkańcami z mieszkańcami gminy Wielopole spowodował, że na razie odstąpiono od, od projektowania tego trzeciego polderu. Jeżeli chodzi o te dwa poldery, które znajdują się w gminie Robczyce, na ile jest to zaawansowany projekt? Z informacji, które uzyskałem właśnie w wodach polskich. Na tym etapie wiem, że dyrektywa unijna przeciwpowodziowa z lat 2014-15 wymusiła tzw. krajowe plany zarządzania ryzykiem powodziowym, które, które właśnie miały ocenić, czy jest potrzebne takie, takie zabezpieczenie przeciwpowodziowe. No to to dla mnie jako miejscowego działacza społecznego, samorządowego jest, jest ważny. wiadomo, że to jest ważny problem. I w tym momencie zlecono opracowanie projektów budowlanych. i na, na tym etapie, z tego co wiem, to trzeba uzyskać decyzję środowiskową. P taki termin zakładany, kiedy ta, ta decyzja środowiskowa zostanie uzyskana, to jest trzeci kwartał 2019 roku. Natomiast uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych to trzeci kwartał 2020. To są informacje, tak jak mówię, z Wód Polskich. Na dzisiaj, yy, jaka jest Pańska opinia na temat? możliwości nazwijmy to obrony, robczyc przed powodzią na dzisiaj, bo na słyszymy, się, ja, tak? że ta procedura jest dosyć duża, długa Zgadza i skomplikowana się, tak? czasami. Natomiast jeżeli by odpukać oczywiście, coś takiego zdarzyło się na wiosnę. Bardzo to, już, bardzo to jest możliwe, bo w 2009 roku, kiedy nawiedziła nas słynna powódź stulecia, wydawało się, że 100 lat będziemy mieć spokój. Niestety rok później było ponowione to samo zagrożenie. W międzyczasie szanowny redaktorze podniesiono bodajże trzy albo cztery mosty nad rzeką Wielopolką co znacznie przyspiesza spływ tych wód. Znacznie w mieście w poprawiono drożność koryta Wielopolki. Także tu na plus jest na pewno szybszy spływ wody w rzece Wielopolce. I nie będzie się ona spięczała na tych mostach. Zagrożenia inne, no to, to tak mówię, przy wielkim opadzie jednak, jednak tej wody jest dużo. Tylko czy ona zdąży spłynąć, no nie wiem. A więc z drugiej strony patrząc, jest to poniekąd zasługa obecnie urzędującego burmistrza. Czy, czy budowa mostów na, na drodze wojewódzkiej, czy na drodze powiatowej, to nie, niekoniecznie obecnego burmistrza. Obecnych samorządowców wszystkich szczebli, o tak to ujmę. Sprawy jeszcze, które docierają do nas z Robczyc, kwestie komunikacyjne. Łącznik autostra z autostradą A4. Gdzie powinien się znajdować? Na drogę ze strony Mielca, tam powstanie i kiedy? Tak, sprawa łącznika autostrady, bardzo ważna sprawa dla naszej gminy. Tu muszę powiedzieć, że problem ten niestety jest związany ze złymi decyzjami podjętymi w przeszłości, kiedy decydowano o przebiegu obwodnicy Robczyc z stroną południową, gdzie między innymi obecny włodarz bardzo naciskał, by ta obwodnica przebiegała tamtym, tamtą stroną południową. Ja nie neguję potrzeby istnienia tej obwodnicy. Świetnie, że ona jest, tylko gdyby faktycznie przebiegała stroną północną, tak, była druga, druga koncepcja przebiegałaby ona zarówno przez strefę przemysłową położoną na, na Czekaju, i przebiegałaby, przebiegałaby bliżej autostrady A4. Byłoby naturalnym połączeniem teraz właśnie zborku wielkiego złącznika w autostradzie wjazd na, na obwodnicę ropczyc kończącą się mniej, mniej więcej na dzielnicy Kolonia. Odnosząc się do pytania, tak, na pewno w tym momencie, Trzeba przystąpić do budowy łącznika autostrady w Borku Wielkim, gdzie starostwo pozyskało środki z Regionalnego Programu Operacyjnego. Natomiast nie, nie, nie skreślam w przyszłości konieczności wybudowania drugiego łącznika w Ostrowie. Byłoby to świetne połączenie dla Robczyc, właśnie dla strefy przemysłowej, naturalne połączenie. I czyli definitywnie mielibyśmy trzy łączniki w powiecie robczycko-sędziszowskim, yy, łącznie tym... z Sędziszowem, o tym mówię również, yy, o tym istniejącym łączniku. No to nie, ten, ten istniejący łącznik, to on jest, on jest teraz rozbudowywany. Byłyby dwa łączniki. Rozumiem, czyli z dojazdem bezpośrednio tak, do strefy tak. w Borku. W ten, w ten, ten, o którym mówimy, mhm. który teraz jest budowany, czy zakłada, zakładana budowa, no to jest obecny zjazd w Borku Wielkim, tylko tam chodzi o wybudowanie łącznika do drogi krajowej K94. Mieszkańcy dzielnicy Witkowice, wszystkich dzielnicy Witkowice alarmują, że nie mają chodnika, pomimo, że droga jest nowoczesna, tak. stara czwórka. Co z tym problemem zrobić, w jaki sposób i kiedy? Jakie są możliwości burmistrza w tym względzie? Znany mi jest ten problem. Jak również inne problemy powstaje przy przebudowie drogi krajowej. Chociażby problem barier energochłonnych na dzielnicy pod słońce, gdzie, gdzie zamknięto dzielnicę mieszkańcom, którzy włączając je jadąc w stronę Dębicy muszą nawracać do roczyc pod obwodnicą i nadkładać parę kilometrów jadąc w stronę Dębicy. Ten sam problem jest związany, chociażby wspomniano wcześniej obwodnicą skrzyżowaniem z drogą wojewódzką i feralnymi światłami, gdzie gdzie ludzie dostają co chwilę mandaty. Tak samo jest ten problem z wspomnianym chodnikiem przez Pana redaktora. Trzeba tutaj zadeklarować szerszą współpracę z, gener z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych, z innymi podmiotami, żeby właśnie rozwiązywać takie problemy dla naszych mieszkańców. Chodnik na, na ulicy Kolonia musi powstać, bo tam faktycznie mieszkańcy są pozbawieni bezpiecznej drogi od swoich domostw. Tym bardziej, że ta droga jest... Jest Jest, ruchliwa. jest, no jest podniesiona i na to tak. też zwracają uwagę mieszkańcy. Jak wygląda sprawa, jak Pan ocenia sprawa bezrobocia w, w Robczycach? Jeżeli chodzi o całość powiatu Robczycko-Sędziszowskiego to jest około 11%, się, ale. ale sporo zakładów przemysłowych jest, dzięki czemu mieszkańcy Robczyc mają pracę. W tym względzie coś trzeba zrobić? Środki unijne? Panie redaktorze, ja tak postuluję, postuluję konieczność rozbudowy strefy przemysłowej u nas. Mam tu na myśli politykę scalania i wykupu gruntów, przeznaczania ich, tych tych gruntów pod kolejne inwestycje. Musimy tworzyć kolejne miejsca pracy, żeby żeby powstrzymać emigrację zarobkową młodych ludzi. Tak jak pan wspomniał, bezrobocie w naszym powiecie jest na, na, na wysokości rzędu 11%. Jak sobie przeanalizowałem, to około 13%, yy, znaczy około 1000 około ponad ludzi, 1200 ludzi to osoby młode do 30 roku życia wśród tych bezrobotnych. Yy, inne, inne co zauważyłem to ponad 3,5 tysiąca bezrobotnych to mieszkańcy wsi. Trzeba skupić się na tych osobach, na, na ludziach młodych i na mieszkańcach wsi, żeby, żeby im zapewnić właśnie pracę. A więc tu jest również pole do popisu dla tak. przyszłego burmistrza. Na koniec naszej rozmowy proszę Pana o krótką zachętę do udziału w wyborach samorządowych, a także o głosowanie na Pana. Szanowni Państwo, szanowni wyborcy, zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w nadchodzących wyborach samorządowych w dniu 21 października. Zachęcam Państwa, byście rozważyli oddanie głosu na moją kandydaturę, ale również na kandydaturę moi, członków mojej drużyny, członków Listy Prawa i Sprawiedliwości numer 10. Są to osoby kompetentne w większości młode, pełne zaangażowania, pasji, które y, będą dobrze działały na rzecz naszej lokalnej społeczności. Naszym gościem był Dariusz Skórski z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Przypomnę, drugi kandydat na burmistrza Robczyc, urzędujący włodarz miasta, Bolesław Bujak, nie przybył na debatę ze swoim kontrkandydatem, stąd ta rozmowa miała czas dziesięciominutowy. Jutro o tej porze w Polskim Radiu Rzeszów debata z udziałem kandydatów na burmistrza Jarosławia. Zapraszam w imieniu Marka Cynkara, a za uwagę w dzisiejszym spotkaniu dziękuję Roman Adamski. Audycję zrealizował Jerzy Has do usłyszenia. Dziękuję Panu bardzo. Dziękuję.